mojej twórczości artystycznej. 45 lat temu ukończyłem Akademię Sztuk Pięknych w pracowni Mariana Koniecznego i do dzisiaj, jak widać, aktywnie działam. I to jest pierwszy powód. Drugim powodem jest to, że to jest, ta impreza jest w ramach krakowskich spotkań artystycznych, które zostały zorganizowane przez Związek Polskich Artystów Plastyków pod skrzydłami magistratu pana prezydenta Kuliga, pani dyrektor Katarzyny Olesiak, Ministerstwa Kultury i Sztuki. Jest to znakomita impreza, gdzie można w kilku salonach krakowskich zobaczyć twórczość i dawną, i współczesną, to znaczy dawno, taką dawną jak ja mniej więcej, czyli sprzed 40 paru lat, 50 lat. Jurek Nowakowski był obecny, jest komisarzem tej części historycznej, która się znajduje w BWA krakowskim na pierwszym piętrze. W ogóle w BWA jest fajerwerki wszelkiego rodzaju cudów artystycznych i tych dawnych i współczesnych w Pałacu Sztuki i bardzo dobra wystawa w galerii promocji i w równoległych galeriach na Akademii Sztuk Pięknych. Mam to szczęście, że wystawiam w dwóch salonach, to znaczy w BWA, w tej części, którą Jurek organizował i w Akademii Sztuk Pięknych, gdzie mam przepięknie eksponowaną, zresztą w obu wypadkach bardzo pięknie eksponowane są moje prace, sprzed lat prace. To są prace dosyć stare, ta w BWA to jest praca z lat 80., przemalowana częściowo w 2016 roku. A brąz Wiesiołowskiemu, który się znajduje w Akademii Sztuk Pięknych, jest dużo późniejszą pracą i do dzisiaj jest razem ze mną, także wędruje po różnych wystawach. Jest to praca bardzo cenna, bardzo droga, w związku z czym w dalszym ciągu jest u mnie. Nikt się nie zdobył na to, żeby ją kupić. No i może bardzo dobrze, bo dzięki temu jest dzisiaj pokazywana. Następnym ważnym motywem do dzisiejszej, tej bardzo zbieżnej z tematem imprezy jest przykry fakt, który miał miejsce w dzisiejszej nocy, mianowicie w dzisiejszej nocy zmarł jeden z największych artystów XX i XXI wieku, Wiesław Obrzydowski. Artysta, który zaczynał karierę w mojej galerii lata temu. Bardzo, bardzo dobrze zaczął tą karierę. Wiele się później wydarzyło. Znalazł się w znakomitych wydawnictwach, leksykonach dotyczących sztuki współczesnej. Niestety jego życie, ta droga artystyczna się w jakimś tam momencie zastopowała. Jest to zbieżne z tym, że się rozstał z moją galerią i przeniósł się do innych galerii z powodów tylko jemu wiadomych. Ja bardzo boleję z tego powodu, bo jest to artysta, którego niesłychanie szanuję i uważam go za naprawdę największego artystę, malarza polskiego. Drugiego takiego nie ma i długo, długo nie będzie. Kraków go nie docenił. Umierał w sytuacji drastycznie przykrej. W zapomnieniu, w ograbieniu, został okradziony dokumentnie z całej swojej twórczości. Ludzie nieuczciwie wynosili z jego pracowni pracę, płacąc mu kilka stówek za kilka obrazów. Dramat.
zostawił swoje potomstwo, chorą bardzo córkę, na schizofrenię paranoidalną, która nie wróży niczego dobrego, jak wiemy, i syna, który jest chodzącym smutkiem. Jest to tak biedny chłopiec, że aż strach na niego patrzeć. Ja się zainteresowałem jego losem jakiś czas temu i usiłuję wiele zrobić. Niestety ta śmierć od żydowskiego prawdopodobnie rzuci kłody pod nogi, ponieważ miasto no, nie bardzo może się zajmować chyba spadkobiercami, a mogło się zajmować Obrzydowskim samym. No, zobaczymy, jak to będzie. W każdym razie Obrzydowski zmarł i ja dedykuję tą wystawę, mimo tego, że to jest moje 45-lecie, dedykuję Obrzydowskiemu, ponieważ uważam go za tak wielkiego artystę i tak niedocenionego, jak zresztą większość z nas, artystów krakowskich. Jesteśmy niedoceniani, niezauważani, niedofinansowani, pomijani, kompletnie spychani na margines. Teraz sytuacja się trochę zmieniła. Jest nowy wiceprezydent do spraw kultury, pan Andrzej Kulik, znakomita osoba w świecie kultury. I pani Katarzyna Orlesiak, dyrektor Wydziału Kultury. Są to dwie osoby, które zmieniły pejzaż naszego miasta. Zaczyna się tutaj dziać. Najlepszym dowodem jest ta wielka wystawa, która w tej chwili się odbywa w Krakowie, czyli konfrontacje środowiska. Jest to impreza nawiązująca do dwóch imprez sprzed lat, czyli do spotkań krakowskich rzeźby roku. Moim zdaniem niesłusznie, ale to nie jest ważne. Ważne jest to, że się dzieje i że się dzieje bardzo dobrze i że wreszcie publiczność krakowska i międzynarodowa ma okazję zobaczyć krakowskich artystów. Ja trochę długo mówię, ale mam o czym dzisiaj mówić, więc muszę się jakby wypróżnić słownie. Bo to są ważne rzeczy, o których mówię. Kilka dni temu miałem wizytę kolekcjonerów sztuki z Francji, którzy zadali mi podstawowe pytanie i spytali się mnie tak: proszę pana, proszę nam wytłumaczyć, dlaczego w Muzeum Narodowym w Krakowie nie ma reprezentacji krakowskich artystów wybitnych. A ja powiedziałam: wie pani co? I proszę pana, ja to wiem dlaczego, ale właściwie nie jestem w stanie tego wytłumaczyć, bo tego wytłumaczyć się nie da. To są kwestie zaszłości, nieumiejętności zakupów, koniunkturalizmu, różnych bardzo nieprzyjemnych układów krakowskich, które spowodowały to, że w Muzeum Narodowym twórczości współczesnych artystów jest tyle, co brudu za paznokcie. Paznokciami i to jest bardzo przykre. Mam nadzieję, że to się zacznie zmieniać. Zmieniła się dyrekcja, zmienia się wszystko w mieście. Mam nadzieję, że pan prezydent Kulik będzie jak najdłużej wiceprezydentem od spraw kultury i będzie dalej działał tak jak w tej chwili. Obiecał, że ta impreza wielka będzie powtarzana w cyklu może biennalowskim czy triennalowskim, ale będzie się działo i chwała im za to, bo trzeba, artyści muszą pokazywać to, co robią, a nie trzymać tego za szafą u siebie w pracowni. Proszę państwa, dzisiejsza impreza, nie przewidziałem tego, że Obrzydowski umrze, ale to nawiązuje do niego, jest rozwijanie, zwijanie i znowu rozwijanie kokona. Kokonem jest tutaj ta postać zawinięta swego rodzaju całun. I symbolizuje to życie każdego z nas, czyli my się permanentnie rozwijamy, zwijamy i znowu rozwijamy i tak w kółko macie, aż nas przydybie to, co przydybało
Żydowskiego, czyli ten ostatni akord i koniec. No ale dla chrześcijan to nie jest koniec, to jest początek, więc to rozwijanie będzie trwało w nieskończoność i bardzo dobrze, bo możemy liczyć na to, że artyści, którzy popełnili ten błąd i zostali artystami i kontynuują to, będą taki los mieli już do końca świata. I nawet dłużej, bo już poza tym końcem świata. Także proszę Państwa, ja proponuję, wino jest nalane, proponuję, żebyśmy wznieśli, zanim się akcja tutaj króciutka rozpocznie i zakończy, żebyśmy wznieśli toast za pomyślność Jeśka Obrzydowskiego w niebie. On już jest w niebie w tej chwili, niech tam rozwija swój talent, niech maluje obrazy wspaniałe, najlepsze na świecie i wreszcie niech będzie człowiekiem szczęśliwym.